Czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Dobrze, witam Was na y, trzecim naszym live'ie, drugim tematycznym. Piotr Szmat dzisiaj będzie stał przed otworem. Y, czy ktoś jest ze mną? Czy ktoś mnie słucha? Będziemy opowiadać sobie o tkaninach, o dzianinach, o y, tym skąd się biorą materiały a, i dlaczego hasło kupiłam sobie metr bawełny y, mnie nic nie mówi. A nie stresuj się, wierni fajnie czekają. Dziękuję, dziękuję. Widzę, z... mocna grupa pod wyzwaniem. Super, że jesteście. Dziękuję wam bardzo. No to już cieszę, że jesteśmy y, bez kłopotów technicznych. Działa, działa, super działa. Dobrze. Nie dubluje się, nie? Dwie takie jak ja, to by było trochę za dużo. <laughs> e, dobrze. Wszystko widać, wszystko słychać. Dobrze. OK, dobrze. E, więc tak. Y... Dzień dobry Olu, dzień dobry, witam serdecznie, fajnie że jesteś. Dzisiaj opowiadamy sobie trochę o materiałach, o materiałach. Język polski ma trochę w tej sferze taką ubogą semantykę, bo kiedy mówimy materiał to myślimy nie tylko o tkaninach, dzianinach, ale materiałem jest także np. stal, materiałem jest coś z czego można coś zrobić. Tak? Czyli ten tak jakby surowiec, ale już przetworzony. A my sobie dzisiaj porozmawiamy o materiałach do szycia i takie związane ściśle z krawiectwem. To nie będzie jakiś bardzo rozbudowany live i to nie będzie taka wiedza z materiałoznawstwa uniwersytecka. Natomiast postaram się zrobić takie małe wprowadzenie dla osób, które idąc do sklepu z tkaninami lub przeglądając sklepy z materiałami na internecie, żeby już mogły sobie rozeznać co jest co i jak. I y, czego można oczekiwać też od sprzedawców y, w opisach materiałów. Bo y, skład surowcowy tak naprawdę nie do końca nam wszystko mówi. E, za chwilę sobie pokażemy y, sobie pokażemy y, wszystko. Dzień dobry Pani Barbaro, dzień dobry. Kasiu, cześć. Tak, piękne, że materiały y, z tej strony są. Ja słucham, widzę siebie odwrotnie, więc ciężko pokazać. Koszula piękna, tak, bo sobie uszyłam tydzień temu. Tydzień temu prowadziłam zajęcia właśnie z szycia koszul i szyłyśmy sobie koszulę z popeliny. O popelinie dzisiaj będzie. Ponieważ grupa była bardzo kameralna, to ja sobie machnęłam koszulkę, bo czemu nie? Mam teraz ładną, na nalajwa, elegancką koszulkę z popelinki ze sklepiku swojego własnego, tutaj z Ostą. Tak. E, witam serdecznie wszystkich. E, cześć Halina, cześć. O, i Magda jest dzień dobry, Madziu. Dzień dobry wszystkich. Witam serdecznie. o co? Ruszamy z takim tym konkretem? Czy jeszcze? <grytanie> e, tak, nauka o materiałach się przyda każdemu, nawet jeżeli nie szyjesz, to dobrze jest wiedzieć, czym się różni włókno od tkaniny, od dzianiny, bo to nie jest wszystko to samo. I bawełna nie zawsze znaczy bawełna, a wełna nie zawsze znaczy wełna. Chociaż nieka no, znaczy to samo, tak, ale nie zawsze mamy na myśli to samo i czasami jeżeli nie doprecyzujemy swojego, swoich sformułowań, to możemy się spotkać z niezrozumieniem. Cześć Milenko, cześć kochanie. Jest moja kochana Milena też z nami, super. A, tak. Milena, Ty już wiesz dużo o materiałach, może dzisiaj się dowiesz troszeczkę więcej. Mam nadzieję, że nie będzie to wiedza zbyteczna. Tak jest. Dobrze. Ja przygotowałam sobie dla Was takie plansze, które mi się wspomagać i przygotowałam sobie te materiały. Mam odłożone na boczku, które będę Wam pokazywać. Oczywiście to nie będzie pokazywanie pod mikroskopem, bo dużo rzeczy trzeba było sobie z bliska obejrzeć. Natomiast myślę, że Trochę, choć trochę uda mi się rozjaśnić ten świat szmat. A miałam powiedzieć, dlaczego szmaty? <laughs> szmaty to jest bardzo piszczotliwe wyrażenie. W grupie z dziewczynami, gdzie szyjemy patchworki, w Stowarzyszeniu Polskiego Patchworku i tutaj w grupie pomorskiej, cokolwiek pomorskiej, nazywamy piszczotliwie tkaniny szmatami. Bo Mamy tak dużą słabość do tych rzeczy. Tak znamy bardzo bogaty ten świat kolorów, struktur, jakości, że już nie możemy się tykać tkaninami. My się otaczamy szmatami, bo one są piękne, cudowne, wspaniałe. I musimy tym słowem, które ma taką. takie zabarwienie lekko. Hmm. pejoratywne. Musimy sobie trochę tę miłość ostudzić. O, stąd się wziął szma, świat szmat. <grym> dlatego, dlatego właśnie świat szmat, bo taką nomenklaturę sobie z miłości do materiałów wymyśliłyśmy i tego się będę, będę dzisiaj trzymała. Dobra. Zacznijmy może od tego, że już jest 10 minut po pierwszej. I najwyższy czas przejść do konkretów, bo będziemy tu siedzieć do wieczora. A ja tego bym nie, byśmy chyba nie chcieli, bo to nie jest aż tak pasjonujący temat dla kogoś, kto się spotyka z nim pierwszy raz. Zaczniemy sobie od rodzaju włókien. Bo to jest tak, że każdy materiał, czy tkanina, czy dzianina, o czym będzie później, składa się z jakiegoś surowca. Coś jest na początku, jakaś baza wyjściowa. I surowce do produkcji y, materiałów do szycia dzielimy na produkty odzwierzęce i, o, i roślinne. Zwierzęce, czyli takie, które pochodzą od zwierząt, tak, które pozyskujemy a, poprzez pozyskanie tego surowca od żywego organizmu, jakim jest zwierzę. I takim materiałem odzwierzęcym jest na przykład jedwab. Jedwab pozyskuje się z żywych larw y, jedwabnika. One tworzą takie kokony. Ludzie te kokony rozplątują i to jest taka długa, cieniutka niteczka, trochę jak pajęcza niteczka, może pajęczna nie jest aż tak trwała, i człowiek się jeszcze nie nauczył z pająka pozyskiwać włókien, natomiast jest z jedwabnika jak najbardziej. Jest to jeden z najbardziej szlachetnych materiałów. Jedwab. Drugim rodzajem włókna od zwierzęcego jest wełna. I teraz tak, na pewno pierwsze co Wam się skojarzyło to owca, prawda? Bo jest y, owcza wełna, ale wełnę można także pozyskiwać z kus i z królików. Y, wełna pozyskiwana z królików to jest angora, natomiast y, wełna pozyskiwana z kus kaszmirskich to kaszmir. Bardzo szlachetna, mięciutka wełna. Y, możemy mieć też y, wełnę z alpaki, tak? Alpaka też nie jest owcą, tylko jest y, chyba rodzajem lamy, prawda? To jest Alpaka to chyba lama, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale mogę się mylić. Ja się na zwierzętach za bardzo nie znam. alpakie są cudowne i są słodkie. Natomiast wełna z alpaki, czyli włos. Tak? Zwierzę się po prostu goli. Narwy się specjalnie zapuszcza sierść długą włosu włosów zwierzęcia, żeby je golić. I z tego materiału robi się wełnę, włó włóczki. Tak? Surowcem na wełny jest wełna, czyli włos y zwierzęcia. Um. I tą wełnę się przerabia. Się czesze, pierze, czyści. Potem na, y, robi się z tego nić i dopiero z tej nici robi się y, konkretny materiał. Drugim rodzajem materiałów, y, surowców na materiały, są y, włókna pochodzenia roślinnego. Y, I we włóknach pochodzenia roślinnego, najbardziej popularnym y, włóknem w tej chwili jest włókno pochodzące z bawełny. Y, Bawełna to jest taki krzaczek, tutaj mamy na obrazku widać. Wygląda przepięknie, jak taki pończuszek. Te pączuszki się zbiera i tak podobnie jak trochę kokony od jedwabnika, rozplątuje i przerabia. Drugim bardzo popularnym włóknem z naszych rejonów tej Europy Środkowej jest len. Len każdy zna, miane materiały każdy zna. Len ma wspaniałe właściwości odprowadzania wilgoci i utrzymywania ciepła. Kolejnym takim materiałem, też popularnym, tutaj mamy ostatnie zdjęcie na tym obrazku, to jest sizal z agawy pozyskiwany, włókno pozyskiwane z agawy sizalowej. Sizalu używamy do produkcji sznurków. Sizal jest bardzo wytrzymały, ma długie włókna i bardzo dobrze się robi z tego liny, na przykład okrętowe. Chociaż ostatnio też, ponieważ weszła technologia, no to coraz więcej mamy tych lin z e, e, włókien sztucznych, natomiast włókno naturalne to jest sizal. I tutaj mam trzeci obrazek z okrzywą, okrzywą indyjską, zwaną ramią. Okrzywa indyjska jest rośliną o bardzo długich komórkach i dzięki temu, że te komórki są takie długie, można z nich robić bardzo wytrzymałe włókno. To włókno z rami jest bardzo podobne w wyglądzie do włókna lnianego, natomiast we właściwościach w strukturze materiału Łączy ze sobą właściwości lnu i bawełny. Jak przejdziemy potem do pokazywania materiałów, to Wam pokażę, bo mamy tutaj w kotach właśnie materiał z rami i zobaczycie, że rzeczywiście on jest bardzo podobny w strukturze splotu do lnianego. Kolejnym rodzajem włókien, jakie może człowiek wyprodukować, to są włókna syntetyczne. I teraz mamy tak, mamy wiskozy i wiskozy mogą być różnego pochodzenia. Wiskozy jest to, jest to włókno uzyskane przy wysokim przetworzeniu produktu pochodzenia naturalnego. I wiskoza celulozowa jest robiona z celulozy, czyli z drewna de facto, czyli jeżeli mamy wiskozę celulozową, to zaczynamy na sobie kawałek drewna w dużym uproszczeniu. Natomiast jest to włókno, które tworzone jest podczas rozbudowanego procesu chemicznego. Bazą jest celuloza i podczas tej produkcji chemicznej, ja się na chemii za bardzo nie znam i nie będę w to wchodziła za głęboko, możemy uzyskać właśnie wiskozę. Najpopularniejsza wiskoza dostępna na rynku to jest właśnie celulozowa. Ostatnio też hity na rynku podbija bambus tak zwany. Mówi się bambus, natomiast tak naprawdę jest to wiskoza bambusowa, czyli włókno synte pochodzenia naturalnego, ale syntetyczne, czyli wysoko przetworzone. Kolejną taką już teraz nowości, to są totalne nowości, ponieważ w poszukiwaniu materiałów zastępczych, żeby nie były pochodzenia zwierzęcego, ponieważ rynek wegański bardzo mocno się rozwija, to ludzie szukają innych alternatyw do skór, na przykład. I tak mamy skórę kaktusową, czyli włókno syntetyczne pochodzenia kaktus kaktusowego. No, to ja tego jeszcze nie miałam w ręku, szczerze powiedziawszy, nie dotykałam tego. Podobno w dotyku jest bardzo zbliżone do skóry naturalnej. Tak samo na tej samej zasadzie jest na przykład tworzona washpa, czyli ten wysoko przetworzony papier, który też w swojej strukturze jest podobny do skóry. To już bardziej popularne włókno już teraz. Można do, na rynku spotkać się z torbami czy z nerkami tymi z washpapy. I taką totalną nowością jest pinatex. Pinia, tak w zasadzie, bo tam powinno być takie dni, z hiszpańskiego. Jest to włókno też syntetyczne, pochodzenia roślinnego, czyli od ananasa. Bardzo przypomina taką skórę niegładką. Pinia tekstu teraz hitem, hitem rynków wegańskich są buty. I mamy ostatnią, ostatni rodzaj włókien. Mam nadzieję, że nie zarzuciłam Was informacjami, Jezus Maria. E, ostatni rodzaj włókien to są e, włókna e, pochodzenia chemicznego, sensu stricte, nieistniejące w przyrodzie. E, włókna pochodzenia chemicznego, czyli całkowicie wymyślone przez człowieka. E, najczęściej e, są to e, Wytwory pochodzenia ropnego, tak, czyli z bazą produkcji jest ropa, czyli paliwo kopalne, natomiast sposób tworzenia wiązań chemicznych całego procesu jest, nie zachodzi w naturze w ogóle. I takimi włóknami, takim najpierw, najpierw włóknem, czyli pierwszym, który zrewolucjonizował totalnie rynek materiałów, odzieżowy rynek, jest Nylon. Nylon, w momencie, kiedy, yy, yy, kiedy przeszliśmy na produkcję nylon, Nylonu, to kobiety, kobietom się otworzył w ogóle totalnie inny świat, a, bo zamiast grubych, bawełnianych rajstop zaczęłyśmy nosić rajstopy Nylonowe. Yy, więc ja myślę, że tu fanek nyl Nylonu jest sporo do dziś. Nylon jest w stałej produkcji, jest opatentowanym włóknem. Yy, I Dodawany jest nie tylko do, nie tylko nie tylko są robione z nylonu, a dodawany jest także do włókien pochodzenia naturalnego. I tak możemy mieć mieszanki, na przykład nylonu z bawełną, i materiał tworzony jest wtedy z dwóch rodzajów włókien. Wróćmy sobie jeszcze do tych włókien syntetycznych. E, takim włóknem pochodzenia całkowicie sztucznego jest także poliester. E, Poliester to jest e, takie wiązanie e, chemiczne, które ma bardzo dużo zastosowań. Jednym z nich jest to, że możemy z niego wyciągać właśnie długie e, nici, z których możemy tworzyć e, włókna. O, fajnie, dziękuję za podpowiedź. Alpaka i lama to dwa różne zwierzaki z rodziny wielobłotowatych. Bardzo cenna uwaga. E, przy okazji, z rodziny wielobłotowatych, z wielbłąda też uzyskujemy e, włókna do noszenia jako odzież. Więc e, jak najbardziej. E, alpaki kocham, one mają takie słodkie pyszki. Dobrze, ale wracajmy do włókien pochodzenia chemicznego. E, tych włókien pochodzenia chemicznego de facto jest bardzo dużo. Ja tutaj sobie wypisałam takie najbardziej popularne. Te, które najczęściej trafiają jako mieszanki do e, t, materiałów z włóknami naturalnymi. I mamy też akryl. Akryl to chyba każdy zna, bo akrylowe włóczki rządzą. prawda, Szczególnie w swetrach, w swetrach w sklepowych, w czapkach sklepowych, w szalikach sklepowych. Akryl jest włóknem takim bardzo mięciutkim i ma tą przewagę nad wełną naturalną, że się nie mechaci tak szybko, że się nie, nie filcuje. Natomiast jego właściwości są całkowicie odwrotne od właściwości wełny, a, czyli y, akryl nie przytrzymuje ciepła, nie odprowadza dobrze wilgoci, a, czyli de facto akrylowa czapka a, czy akrylowy szaliczek to taki trochę na zimę, to taki trochę strzał w kolanko a, bo po prostu jest zimno w czymś takim, mokro i zimno a, natomiast włókna mm, dobra, bo jestem tak y, muszę powiedzieć powiem, taką małą dygresję od siebie ja nie jestem fanką włókien syntetycznych i włókien sztucznych. Natomiast będę uczciwa i powiem Wam o zaletach każdych włókien, o wadach każdego włókna. Z tym, że nie wiem jakie wady może mieć włókno pochodzenia roślinnego. Natomiast rodzaje, włókna chemiczne powstały z potrzeby człowieka. Człowiek potrzebował coraz bardziej wytrwałych, lepszych materiałów. I na przykład odzież sportowa y, wykonana jest w 100% z włókien y, całkowicie chemicznych, syntetycznych. Dzień dobry, Małgosiu, Małga się dołączyła do nas. Dzień dobry. E, natomiast odzież syntetyczna, ona musi spe, y, y, syntetyczna, sportowa. Ona musi spełniać pewne warunki. E, to jest odzież czysto czystofunkcyjna, tak? A, do wysiłku fizycznego. I y, te warunki, jakimi jest stawiana ta odzież, nie mogą być spełnione przez włókna naturalne. Człowiek wymyślił włókna syntetyczne, one bardzo podniosły te oczekiwania użytkowników wobec odzieży z niewyprodukowanych. wyprodukowanych i dlatego koszulki funkcyjne do biegania, do jakiegoś innego sportu, czy kostiumy kąpielowe to wszystko są z włókien chemicznych, które jak najbardziej spełniają swoją rolę. Natomiast to już jest w zasadzie takie. gramowe o włóknach, bo możemy mieć teraz materiał wytworzyć z tych włókien. Możemy sobie wziąć tych włókien i pomieszać. I bardzo często teraz na rynku, w zasadzie prawie 80 90 materiałów, z których się szyje odzież, to są włókna, to są materiały mieszane, z włókien mieszanych. Czyli mamy na przykład. E, mieszankę bawełny z elastanem, tak? który też jest pochodzenia chemicznego, jak nylon. E, mamy mieszanki wełen z poliestrami, mamy mieszanki akrylu z wełną, mamy mieszanki akrylu z bawełną, lnu z wiskozą, wiskozy z bawełną i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Więc tych kombinacji jest naprawdę mnóstwo, natomiast e, niech Was nie przeraża, e, to mieszka włókna czy syntetycznego, czy sztucznego. Do naturalnego materiału, ponieważ do mieszki włókien, do włókien naturalnych podnoszą ich właściwości, polepszają. Jeżeli coś jest ze 100% poliestru, na przykład, nie wiem, chcecie sobie kupić bieliznę i patrzycie na metkę, że ona jest ze 100% poliestru wykonana, no to wiadomo, że to nie będzie spełniało Waszych oczekiwań co do miękkości, odprowadzenia wilgoci, komfortu noszenia. Bo włókno poliestrowe może być bardzo mięciutkie, natomiast no, no nie będzie odprowadzało wilgoci, bo to jest tak, jakbyście się w trochę owinęli. Dlatego na przykład takie rzeczy jak bielizna powinny mieć dużą zawartość materiału naturalnego. Nasze pra prapapcie nosiły bieliznę lnianą lub jedwabną, gdzie len ma lepsze właściwości do bielizny, do stosowania w bieliznie niż jedwab, mimo że jedwab jest w dotyku o wiele, o wiele przyjemniejszy. Dobrze, no to teraz tak. Wiemy już coś o włóknach. Czy ktoś ma jakieś pytania dotyczące tych włóki, rodzajów włókien? Jeżeli cokolwiek jest do wyjaśnienia, to ja zapraszam tutaj na czat pod filmikiem. Na razie zatrzymaliśmy się na rodzajach włókien. Za chwilę przejdziemy do rodzajów materiałów, jakie można z tych włókien wykonać. Bardzo chętnie bym wam pokazała bawełnkę w kulce, ale nie mam. Ale ja nie, 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 nie mam nic takich, żeby na surowo pokazać. Natomiast pokażę Wam materiały. Przygotowałam sobie tutaj cały stosik materiałów z różnych włókien właśnie. I różnie wytworzonych. Okej, okay, dobra. Pytania są jakieś pytania? Nie ma pytań, tak? Jedziemy dalej. Zanudziłam już was na śmierć czy jeszcze nie. Ja się nie przyzwyczaję do tego, do tej, do, do tej kamery. Czy będzie można film otworzyć później? Tak, Małgosiu. Oczywiście, że będzie można film otworzyć później. Ten live zostaje tutaj na e, stronie kotów oraz e, będzie udostępniony jeszcze w mojej kotowej m, grupie szycie z kotami. I tam w tej grupie, na samym górze, jak wy sobie wiedzieć sobie do grupy, dołączycie, to tam na samej górze jest, będzie spis liveów wszystkich. Z linkami bezpośrednio do filmiku, więc ta wiedza nigdzie nie ucieknie. Będzie można do tego sobie wrócić nawet za a, miesiąc czy dwa. Bo ja tego nie mam zamiaru nigdzie wykasowywać. E... Chyba, że nagle się okaże, gadam, jakieś straszne głupoty. <głupoty> Ale nie, no, na to się chyba nie zapowiada. E, dobra, no to jedziemy dalej. Teraz jedziemy moi drodzy z rodzajami e, materiałów ponieważ z tych włókien, które teraz omówiłam o zwierzęcych, roślinnych, syntetycznych, chemicznych, możemy tworzyć różne materiały. Taki najbardziej podstawowy, taki już totalnie uproszczony podział, to jest podział na tkaniny i dzianiny. O, Pan Rymik już ma pytanie. Czy można sobie uszyć czapkę z kaszmiru? Yy, czy to technicznie trudne na maszynie? No i właśnie, Panie Remigiuszu, w tym momencie i przechodzimy z tym pytaniem. Odpowiedź Pan znajdzie zaraz, za, teraz, jak będę mówiła o tych materiałach. Bo yy, kaszmir to jest włókno. To jest surowiec, z którego dany materiał jest wytworzony. I teraz tak. Yy, najprościej. Tkaniny, dzianiny. Tkaniny są, jak sama nazwa wskazuje, kany. W tkaninach zawsze mamy, no zawsze, minimum co mamy w tkaninie, to są dwie nitki, wątek i osnowa. I teraz przejdziemy sobie tutaj. O, tak, Proszę bardzo. Mamy najprostszy, najbardziej podstawowy, najstarszy splot tkany. To jest splot płócienny. To jest on gładki, to jest bezfakturowy w zasadzie splot. Yy, I w tym splocie nici osnowy, czyli nici, które idą w pionie, przecinają się pod kątem prostym z nitkami wątku. I to jest także jedna nitka pionowa, jedna pozioma, jedna pionowa, jedna pozioma. Mamy podział jeden na jeden, tak? Czyli yy, przeplatane są nitki wątku, co każdą. Osnowę. Przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. W ten sposób splotem płóciennym tworzy się najbardziej podstawowe materiały. I to, co znamy osoby, które szyją, które znają to dobrze, to są płócienne materiały. To jest splot płócienny. I tutaj, w takim materiale, jeżeli macie sobie kawałek szmatki, która się nie rozciąga, zobaczcie, splot płócienny jest splotem sztywnym. Tutaj materiał nie pracuje. Po skosie, a i owszem, widzicie, tu jak weźmiemy pod kątem 45 stopni, to splot płócienny nam pracuje. To jest, to jest ważna informacja, jeżeli wycinamy coś z materiału i potrzebujemy, żeby ono się w danym mieście, miejscu ciągnęło. Wtedy dobrze jest sobie wyciąć po skosie. Tak na przykład się wycina lamówki albo spódnice się tnie po skosie z klinów, żeby materiał ładnie pracował. Natomiast Wzdłuż wątku i wzdłuż osnowy materiał się nie rozciąga. Włókno jest sztywne i nitki, jak sobie przyjrzymy tu strukturę dokładnie z bliska, to nitki się przechodzą pod kątem prostym. Tutaj mamy na splocie płóciennym taki kawałek materiału. To jest płótno pościelowe. To jest płótno w 100% wykonane z bawełny. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że kupił sobie metr bawełny. To yy, ja myślę o takim metrze sześciennym, takiego puszku z tych krzaczków, bo to jest bawełna. Nie? I to jest bawełna. 100% bawełny, to samo włókno. Widzicie różnicę? <grytanie> to jest 100% bawełny, tylko że to jest inny materiał, do którego za chwilę wrócimy. Na razie jesteśmy przy splocie płóciennym. Splot płócienny stosowany do. Właśnie kanin pościelowych do popelin. To jest też splot płócienny. Tu mamy też taką cieniuteńką popelinkę. Kwiatuszki. Widzicie? Delikatniejsze niteczki. Ona już lekko pracuje. Popelina ma to do siebie, że lekko po szerokości pracuje, ponieważ włókno jest delikatniejsze. Do splotów takich płóciennych zalicza się też takie materiały jak. Batyst. Tu mam batyst haftowany. On jest usztywniony tutaj haftem, takim w kwiatki. Natomiast mam jeszcze też batyst kreszowany. Kreszowany znaczy niegnieciony. Kreszowanie to jest proces chemiczny, któremu się poddaje materiał na etapie produkcji. a I ten ugniecienie, ten taki, nie wiem czy to będzie widać na tym ciemnym materiale tutaj. Trochę tak te lampy nam tu rozjaśniają. Ale on jest, on jest taki wymiętolony od samego początku. I on taki wymiętolony zostaje i to jest też cieniuteńka, to będzie widać, trochę widać, nie, że on tak lekko prześwituje, tak? O, tak, na no jasnym jak tu wezmę kontrast duży, to widać, że mój łokieć tu widać za tkaniną. Batys jest plotem bardzo cieniuteńkim, bardzo delikatnym. I chodzi o to, że w splocie płóciennym grubość nitek robi robotę, tak naprawdę. W splocie płóciennym możemy mieć materiały bardzo, bardzo delikatne, takie właśnie jak batyst, tak? a możemy też mieć materiały grube typu, typu home decor, czyli takie obiciowe, na przykład na krzesła możemy mieć w splocie płóciennym. Drugim takim bardzo popularnym splotem w tkaninach jest splot skośny i to jest tak, że on też jest tkany pod kątem prostym, natomiast zobaczcie jaki jest przeplot. Przeplot jest co drugą nitkę tak naprawdę. I nici osnowy tworzą takie jakby skośne prążki. Jeżeli ktoś ma na sobie dżinsy, to właśnie taki splot skośny jest stosowany przy produkcji dżinsu. On wygląda, jakby było po skosie, ale tak naprawdę to jest wszystko nitką prostą. I teraz tak, dlaczego taki, taki splot się robi? Tu mamy właśnie materiał jeansowy. Też, kochani, jeans się robi z bawełny. To jest bawełna. To akurat mam jeans, który mamy w sklepie, ale on nie jest 100% bawełny, ponieważ tu jest domieszka elastanu, po to, żeby się lepiej układał. Widzicie, on lekko pracuje, można go naciągnąć. Natomiast plot skośny powoduje, że tkanina utkana w ten sposób jest o wiele bardziej wytrzymała na naciągnięcia, na taką właśnie pracę poprzek i po długości. Dlatego właśnie ze splotu skośnego robi się jeans. Tu co mamy w jeansie mamy nie dość, że mamy grube nici, z których jest zrobiona, zrobiony materiał. Może sobie tutaj z brzegu wyciągniemy, no to widać, że ta nitka jest dosyć gruba, nie taka cieniuteńka jak tutaj z bateściku Z Bateściku ma jedną czwartą grubości tego. W dżinsie, dżins jest tkany z grubych nici i jeszcze dodatkowo z plotem skośnym. Tak? Dzięki temu dżinsy są takie wytrzymałe. Dżins na marginesie, dżins nie lubi prania. Im mniej pierzecie swoje dżins, tym lepiej dla dżinsu. Ostatnim takim splotem, który też jest bardzo często spotykany w różnego rodzaju tkaninach, nie tylko z włókien naturalnych, jest splot atłasowy. Splot atłasowy stosuje się bardzo często przy, przy użyciu takich surowców jak jedwab czy poliester. W ten sposób tworzy się organdyny, organzy, woale. To jest bardzo gładki splot. Ten splot daje na tkaninie połysk. Dzięki temu układowi włókien, takiego przenikania się włókien, tkanina z, po prawej stronie jest wysoko błyszcząca, natomiast po lewej stronie jest bardziej matowa. Tak? I to jest kwestia splotu, tak naprawdę. I teraz, tak właśnie, chodzi o to, do czego, do czego zmierzam, pokazując Wam rodzaje splotów. Ponieważ to, co powiedziałam, każdy z tych splotów, czy płócienny, czy skośny, czy atłasowy może być zrobiony z najróżniejszych włókien. Tych wszystkich włókien, o których mówiłam wcześniej. Czyli może być. I może być zrobiony z jedwabiu. I może być zrobiony z wełny od zwierzęcej, na przykład owczej. I tu wracamy do y, kaszmiru pana Remigiusza. Panie Remigiuszu, jeżeli ma pan tkaninę kaszmirową, to niech pan uszyje z niej płaszczyk. Natomiast jeżeli ma Pan dzianinę kaszmirową, to tak może Pan uszyć sobie czapkę na maszynie. Natomiast musi Pan używać specjalnej stopki do dzianin. Natomiast najlepsze, najfajniejsze czapki wychodzą z wełny kaszmirowej, czyli z motka, z nici. Wtedy to już nie maszyna, tylko ręcznie na drucikach albo na szydełku może sobie przepiękną, fantastyczną czapkę zrobić. Kaszmir jest cudownym włóknem. Z tkaniny kaszmirowej czapka nie będzie za bardzo działała, ponieważ kaszmir się nie miesza z włóknami syntetycznymi, tymi, które mają ciągliwość, czyli na przykład z nylonem czy elastanem. I nie będzie tej elastyczności w czapce takiej, że mam na myśli taką czapkę naciąganą na głowę. Natomiast z, z tkaniny kaszmirowej można sobie zrobić kaszkiet. Kaszkiet nie potrzebuje być taki elastyczny jak zwykła zimowa czapa. I tak kaszkiet będzie mógł Pan sobie jak najbardziej uszyć. I teraz tak, z tych splotów, do które do tej pory mówiłam, te wszystkie sploty są splotami sztywnymi, tak? Z nich się tka tkaninę. Natomiast drugim rodzajem materiału, materiałów, w można wykorzystać te wszystkie włókna, o których mówiłam, są dzianiny. I teraz przechodzimy do najbardziej podstawowego plotu dzianinowego. Jeżeli kiedykolwiek widzieliście kogokolwiek, kto robi na drutach, to na pewno. Dziergał wersejem To jest najbardziej podstawowy ściek do dziergania. Dzianiny się robi zupełnie inaczej niż tkaniny. Tkaniny, tak jak mówiłam, mamy nitek, dwie nitki, wątek i osnowa, które się przeplatają. Dzianiny w bardzo dużym uproszczeniu, bo ja tu nie chcę wchodzić w technologię nowoczesnych maszyn. Dzianiny się dzierga tak, jakby się właśnie dziergało na szydełku lub na drutach to robią takie ogromne maszyny z milionem igieł, które tam sobie szarują. I w dzianinie jest tak, że to jest z jednego, z jednego tak jakby włókna pociągnięte. Tak tak jakbyśmy z młotka robiły. To jest bardzo bardzo duże uproszczenie i bardzo proszę nie, nie, nie wieszać na mnie słów za infantylizację procesu dzieninowego. Natomiast tutaj mamy ścieg jerseyowy. Najbardziej podstawowy Najbardziej mm, prosty ściek tworzony z jednej nitki, tak? Yy, takim ściegiem jerseyowym są na przykład robione t -shirty. I teraz Wam pokażę dzianinę bawełnianą. To jest 100% bawełny, tak? Tyle, że jest to dzianina. I teraz pyk, dzianina się ciągnie po szerokości materiału. I to nie jest... Może być kwestia bawełny, ale w dużym zakresie. Jeżeli mamy 100% bawełny tu i mamy 100% bawełny tu, układ surowcowy jest dokładnie taki sam. Tu jest bawełna i tu jest bawełna. Tu się nam nie ciągnie, natomiast tutaj po szerokości, proszę bardzo, proszę. Poza kamerę. I wynika to ze sposobu utworzenia tego materiału. Przez to, że tutaj włókno zostało udziergane ściegiem jerseyowym, jest ono elastyczne. A tu, ponieważ zostało utkane, poprowadzone, nie pracuje, nie ma opcji, tak? E, dzianiny najprościej poznać po tym, że się rozciągają. E, I to jest taka najbardziej podstawowa, absolutna e, wiedza. Do ściegu jerseyowego można, ścieg można tworzyć z kilku włókien różnych. Tu mam na przykład a, przepiękną różową cienkę Jersey, tak zwany single jersey, doskonała na y, bluzki, cukienki cieniutkie, tak? Czapeczki, szaliczki. No to jest, to, to jest takie cieniutkie, t-shirtówka, tak? I zobaczcie. Ona rozciąga się o wiele bardziej niż ta niebieska, którą pokazałam, no nie? i Jeszcze raz rozciąga się po długości, bo tutaj mamy domieszkę elastanu. Tutaj oprócz włókna bawełnianego mamy 3% domieszki elastanu. I od razu mamy inny efekt, widzicie? Te włókno domieszane do włókna bawełnianego uelastycznia. W tej dzianinie 100% bawełny, po długości bardzo ciężko jest rozciągnąć. Słabo pracuje ta, tkanina, ta dzianina po długości. Bardzo ładnie pracuje po szerokości, prawda? Natomiast tu nieduża domieszka elastyczna. 3% jest tyle co nic. Pyk. Tyk. Domieszki takich elastycznych włókien do Dzianin mmm, także zwiększają użytkowość tych Dzianin. Po pierwsze, bardziej się ciągną, tak? Ale też trochę te włókna wzmacniają. Więc jeżeli Dzianina ma y, odrobinkę domieszki, to to nie jest B, to jest całkiem cacy. Y, I nie, nie ten. E, przepraszam, bo się zawiesiłam na komentarzu Pana Władysława. Pani, pani Władysławy, tak. E, pani Władysławo, tak live będzie do tworzenia. On tu sobie zostaje, będzie, można do niego wrócić. Zapraszam do grupy Szycie z Kotami. E, tam będzie spis tych live'ów. Wszystko, każda do tej wiedzy będzie, można wrócić. Natomiast Dzianina no, na maseczkę możemy to zrobić, tylko ja mam taki problem z maseczkami o tyle, że Dzianina jest miękka, dzianina się zastosowuje do kształtu twarzy, tak, jak widać, no, dociśnie ładnie nos i w ogóle. Natomiast przezierność y, dzianiny jest inna niż przezierność tkaniny. I to bardzo łatwo jest sprawdzić, y, próbując wzmuchnąć sobie świeczkę przez materiał przyłożony do twarzy. Jeżeli y, przez dany materiał jesteście w stanie dmuchnąć świeczkę, to znaczy, że ona się nie nadaje na maseczkę. Zgromij. Dzianiny... Szczególnie jeżeli pracują, jeżeli są naciągnięte, to tu się robią otwory pomiędzy włóknami. I to otwory dużo większe niż pyły smogowe czy wirusy. Więc ja, ja osobiście nie polecam dzianin na maseczki, natomiast polecam je na koszulki, na bieliznę, na czapeczki, na szaliczki, naprawdę na dużo, dużo rzeczy. I tak, mówiliśmy sobie o takim najbardziej podstawowym ściegu. Dzianiny też się tka różnie, tkan, dzianiny też się dzierga różnie, bo tka, tka się na, na tkaniny, dzierga się dzianiny. Drugim takim bardzo popularnym splotem jest splot dwójgłowy. To często się stosuje przy takich grubszych dzianinach. O Ta dzianina jest wtedy bardzo charakterystyczna, bo ona jest po prawej i po lewej stronie taka sama. E, czyli jeżeli jest barwiona w masie z, jest z włókna jednokolorowego, e, to niezależnie od tego, czy obrócicie na prawą, czy na lewą e, stronę, będziecie mieli ten sam, ten sam, ten sam wzór na e, dzianinie. Bo na, sing, na jerseyowym ściegu mamy po prawej stronie takie warkoczyki pionowe, a od tyłu są takie falki. To, to widać, jak się rozciągnie. E jak się rozciągnie materiał to szczególnie widać, że jersey właśnie po prawej stronie to jak mamy barwiony w masie, a tu jest tak dobrze wybarwione, więc farba nie... Tutaj widać, że są pionowe barkoczyki, a z tyłu są takie jakby fale. Natomiast na głowej dzianinie, która też jest stosowana np. właśnie do, do robienia bluz, bluzek, t-shirtów, ona jest taka grubsza, mamy prawą i lewą stronę taką samą. I tylko po nadruku można rozróżnić, gdzie jest ta właściwa prawa strona. Bo jeżeli mówię, że jest barwione w masie, to, to jest nie do rozróżnienia i tak naprawdę nie ma znaczenia. Trzecim, takim ostatnim, które wam będę pokazywała, bo tak naprawdę e, e, naprawdę tych splotów jest bardzo, bardzo dużo. Tak samo jak jest splotów tkackich, bardzo dużo. Ostatnim takim bardzo popularnym jest splot trykotowy. To za mojego dzieciństwa. Był bardzo popularny splot, to się koszulki z tego robiło, takie. Teraz to się mówi, że nie? Na ramionczkach podkoszuleczki były trykotowe. Trykot jest mało elastycznym ściegiem tkackim, dzia, dzia, dziewiarskim, dziewiarskim. Jego się stosowało właśnie na taką odzież blisko ciała, do bielizny charakteryzuje się takim właśnie bardzo widocznymi skosami. Coś trochę przypomina jak jeans, tylko mówię, no pracuje, bo jest elastyczny, bo, bo musi, bo to jest dzienina, tak? I tutaj w zasadzie bym zamknęła temat rodzajów splotów. Jak jest główne przesłanie dzisiejszego live'a? Główne przesłanie dzisiejszego live'a jest takie, że świat szmat jest mega bogaty. Bo tak jak Wam pokazałam, że mamy dużo różnych włókien, tak te włókna można zaplatać na mnóstwo różnych sposobów. I tak na przykład mamy dzianiny o różnym stopniu wykończenia. Bo tak jak Wam pokazywałam, single jersey. A Tutaj takie cieniutki, tak? Mówiłam o splecie, splocie jerseyowym. Ten splot jerseyowy tak samo jest zrobiony w tak zwanych dresówkach. A dresówka to jest... Takie bardzo y, y, kolokwialne określenie y, dzianiny grubszej, z grubszego włókna, która się charakteryzuje tym, że mamy po prawej stronie warkoczyki, jak w Jerseyu, to jest ściek jerseyowy. Natomiast on jest, y, te fale, które są z tyłu, są dużo bardziej wyraźne, są takie, często są też zme zmechacone. I y, takiej taki grubej dzianiny używamy na przykład do szycia dresów bluz dresowych, spodni dresowych. To jest dresówka, dresówka pentelkowa, tak to jest popularnie zwane. Mamy też dzianiny o, takie grube. Tu z Mariana Czarny materiał, to nie będzie dużo widać. To jest dresówka drapana. Ona tutaj ma te pentelki na takim metalowym szczocie zmechacone i to jest bardzo milutkie. To jest lewa strona, ona się często potem filcuje takie robią się kuleczki. Natomiast jest to gruba, jest to gruba dzianina. Dzienina pętelkowa ma to do siebie, że chociaż jest to single jersey, sing, e, dż, tak, on się rozciąga ładnie po szerokości, to po długości już dużo mniej. Jeżeli tniecie materiał, jeżeli robicie, kładziecie wykrój, to zwracajcie uwagę na to, w którą stronę się ciągnie wasza dzienina, tak? W którą stronę chcecie uzyskać elastyczność, bo jeżeli szyjemy na przykład bluzę, to elastyczność chcemy uzyskać po obwodach, tak? Bo chcemy się w tą bluzę zmieścić, nie potrzebuje ona nam się rozciągać po długości, tak? Więc wtedy musicie mieć po szerokości rozciąganie. Tutaj mam, i to jest też bawełna, moi drodzy, z domieszką poliestrów. tak Tu mamy bawełnę też Dzianinę bawełnianą, z mężkiem taką błyszczącą. O, jak ładnie w kamerze to wygląda. Jejku, jak aksamit jakiś. To jest futerko. I to też jest Dzianina. Ona się rozciąga i po szerokości, i po długości. Widzicie? I też to jest materiał mieszany. Jest to bawełna z dużą domieszką poliestrów. Dzięki temu, dzięki tej domieszce włókien chemicznych, te futerko się nie niszczy, nie wyciera, nie mycha ci. Natomiast dzięki domieszce bawełny ona ma te właściwości takie właśnie ogrzewające. Nie, nie zatrzymuje tak wilgoci jak włókno syntetyczne zatrzymywałoby sama. Do czego można używać dresówki poza dresami? Jak grube to jest? Dresówki mają różne grubości. Tak naprawdę każdy materiał może mieć inną grubość. I to, co nazywamy dresówką, niekoniecznie jest zawsze powtarzalne i w jakości, i w grubości. Z dresówki można sobie na przykład uszyć żakiet, dlaczego by nie? Można szyć czapki, można szyć kominy, można uszyć jakąkolwiek odzież. A która będzie miała charakter taki każułowo-sportowy. Natomiast grubość materiału, no to często jest podawana w sklepach w gramaturze. Tylko. Uwaga, uwaga, teraz tak. Jeżeli mamy w sklepie dwie dresówki, jedna ma gramaturę 180, a druga ma taki sam skład, ma. nie wiem, powiedzmy. 98% bawełny, 2% elastanu, tak? I druga drysówka taka sama. Taki sam skład 98 bawełny 2% elastanu. Ale ma wyższą gramaturę, bo jest napisane, że jest 220 albo 250, to wtedy mamy gwarancję, że ta o wyższej gramaturze będzie grubsza. Natomiast nie możemy gramaturowo porównywać materiałów z różnych włókien, bo włókno wiskozowe, na przykład wiskoza celulozowa. Jest włóknem ciężkim, wagowo. I bardzo cienki materiał, zrobiony z wiskozy, on po prostu będzie swoje ważył. I może mieć wysoką gramaturę czyli metr bieżący będzie ważył, powiedzmy, 200 gram, a materiał będzie bardzo cieniutki bo to chodzi o ciężar włókna tak? Gramatura to jest ciężar włókna dlatego możemy porównać materiały tylko gramaturowo materiały tylko wyłącznie o tym samym składzie surowcowym. A tu Wam pokażę jeszcze też, taki mam materiałek, za chwilę wszystko będzie w białym pyle, to jest miś, miś, dzianina, też splot jerseyowy, 100% poliester, zobaczcie, też się rozciąga, ma strukturę zupełnie inną niż ten jersey, który Wam pokazywałam na początku, ten single jersey, tyszertóweczka, ma po jednej i po drugiej stronie włoski. Plot jest ten sam. Sposób produkcji tego materiału włochatego i tego materiału gładkiego jest taki sam. Tu mamy jersey i tu mamy jersey. Widzicie, to jest właśnie cud technologii, cud maszyn, tego co człowiek potrafi zrobić. Jeszcze miałam Wam pokazać, tutaj właśnie widzę, że miałam Wam pokazać ramię. Tak, my mamy w sklepie z tej rami. Wspaniała sprawa, ja sobie uszłam y, na latem spodnie, całe lato w nich przechodziłam. Kocham ramię chyba bardziej niż len. Y, To jest ramia. To jest właśnie te włókno pochodzenia pokrzywowego, nie parzy. Ono jest utkane z dosyć grubych nitek. Nie wiem czy to będzie widać na kamerze. Ta nitka jest naprawdę, naprawdę grubiutka A, i w strukturze jest zupełnie jak płótno lniane. Y, ona jest właśnie utkana tym y, ściegiem płóciennym. Ma, Włókna mają nieregularną, niejednolitą nie nie strukturę, w związku z tym jest takie niegładkie. Y, I ramia ma to do siebie, że y, zachowując y, właściwości lnu, y, trochę też pracuje jak bawełna na przyciele, czyli y, mniej się gniecie, nie jest taka bardzo osz wymiętolona, jak się ją y, zgniecie. Y, natomiast ten materiał, który akurat u nas w sklepie jest, on się cudownie zachowuje po praniu. On się tak samoistnie kreszuje i nie trzeba tego w ogóle prasować. I chcę wam pokazać też jeszcze taki materiał, który takim ewenementem u nas w sklepowym jest. To jest kanina pełniana. Zobaczcie, z jakich grubych włókien to jest zrobione. Tutaj mamy włókna. To są włókna. To są, to jest kanina. Wełniana, z dużą domieszką e, syntetyków, dzięki temu e, się nie mechaci, więc jak widzicie, łączenie włókien od zwierzęcych, od roślinnych, e, z syntetykami ma sens, bo e, te włókna, chemiczne, syntetyczne podciągają te dobre właściwości. Natomiast e, w związku z e, tym, co się dzieje na ziemi i z tym, jak e, Plan w, tym, w jakim kierunku zmierzamy jako ludzkość na planecie? Ja bym apelowała do Was, żebyście wybierali materiały, które mają dużą zawartość włókien naturalnych, a jak najmniejszą włókien e, syntetycznych. E, nie róbcie sobie, nie chodźcie w koszulach z poliestru. To by było chyba na tyle, co miałam się do powiedzenia. Pokazałam Wam, co umiałam. E, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam jeszcze do dyskusji. Przez chwilę jeszcze tutaj e, mogę z Wami pobyć. E, jeżeli ktoś nie zdąży zadać pytania albo y, przypomni mu się później, zostawiajcie komentarze pod live'em. Ja będę wracać do tego tematu pewnie jeszcze, bo jest to temat materiałów, włókien, rodzajów materiałów, surowców jest tak szeroki, że ja mam wrażenie, że tutaj tylko żeśmy mm, trochę po, po czubku polizali. Yy, ja bym mogła długo, długo naprawdę. Które materiały wolno pracować, a które nie? Yy, nie prasujemy materiału, ostrożnie z prasowaniem przy materiałach pochodzenia chemicznego, tak? Zawsze sprawdzajcie na metce, jakie mać, jako odzież ma oznakowanie, nie przekraczajcie temperatury wskazanej. Na pewno nie prasujemy materiałów kraszowanych, czyli takich, które już same z siebie są zgniecione. Kiedyś były takie pościele kraszowane i ich się nie prasowało, nie było po co. Natomiast przy materiałach syntetycznych, chemicznych, uważajcie z prasowaniem, bo. Zbyt wysoka temperatura po prostu topi włókno syntetyczne. A właśnie, jeszcze taki tip, to jeszcze z czasów mojej podstawówki, jak mieliśmy właśnie na ZPETACH, nie wiem, czy ktoś pamięta, co to było ZPETY, mieliśmy właśnie też wstęp do materiał. Jak rozróżnić włókno naturalne od syntetycznego, jak się nie ma żadnej wiedzy w tym kierunku? Najprościej podpalić. To jest rada z czasów, kiedy tych mieszanych materiałów było niewiele, bo włókna naturalne będą płonąć, natomiast włókna syntetyczne będą się topić. Przy włóknach mieszanych może wystąpić, mogą wystąpić obydwie reakcje. Czym jest flanela? Flanela jest rodzajem materiału, rodzajem wykończenia materiału. We flaneli mamy sprot płócienny, Flanela jest robiona z grubych włókien, najczęściej bawełnianych lub yy, mieszanek yy, bawełnia, bawełny z czymś tam. Yy, I flanela charakteryzuje się tym, że, yy, to jest, bo to jest nazwa materiału de facto, charakteryzuje się tym, że po lewej stronie jest gładka, natomiast yy, po prawej stronie flanela ma taki lekki meszek, tak jakby była lekko wyczesana. Yy, bardzo często flanela występuje w, we wzorze w kratę lub w pasy. Yy, Jakimi igłami szyjemy różne materiały? O, Halinka, to zadała pytanie, to już jest y, temat rzeka. <grym> e, najprościej, e, bo są różne igły, tak? Do różnych materiałów e, zwracajcie uwagę na to, jakimi igłami szyjemy. E, ma, igłami standard, tkaniny, najprościej umując, e, igłami typu stretch, dzianiny. To jest taki najprostszy podział. Ja myślę, że zrobię osobnego live'a w ogóle o o tym, jak szyć konkretne materiały, bo to też jest duży temat i wrócimy sobie do tego w przyszłości. Tak. Mhm. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Godzinka zleciała. Słuchajcie, Jezus, Maria, naprawdę. Ja to, jak się rozgadam, to nie wiem, kiedy skończyć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Będziemy powoli zamykać ten kącik wiedzowy. Live zostaje, tak? Zapraszam Was. A, miałam jeszcze wam pokazać właśnie, bo zapomniałam, zapomniałam. Sposoby wykańczania tkanin. Zobaczcie. Materiały można też metalizować. Tutaj mamy przykład materiałów świątecznych, które są pokryte złotą farbą. Mamy też taką dzianinę, która ma nadruk ze złotą farbą. Wszystkie materiały, które są z jakimś takim pokryciem właśnie metalizowanej farby, jakiegoś floka. Ten flok to jest taki pyłek przyklejony. Traktujcie je specjalnie. Takich materiałów nie można wrzucić do pralki na duże wirowanie, bo to pokrycie zejdzie niezależnie od tego, jak bardzo producent zapewnia, że jest to niezdzieralne. Tak, po prostu dbajcie o swoje materiały. Pamiętajcie, żeby każdy materiał przed szyciem sobie zdekatyzować. Pani Władysława pyta. Spotykam się z materiałem farbującym O farbującym. Od czego to zależy? Pani Władysławo, to, czy materiał farbuje, czy nie farbuje, zależy od producenta w największym stopniu i od procesu produkcji, jakiemu jest poddawany materiał. Materiały powinny być dekatyzowane, czyli powinny być spłukane i poddane wysokiemu, działaniu wysokiej temperatury, najlepiej w parze. E, czyli e, powinny być podgrzane w wilgotnym środowisku i wtedy, wtedy farba lepiej chwyta. Generalnie jest tak, że e, ciemne farby, dużo pigmentu e, ma tendencję do wypukiwania się. Dlatego jeżeli kupujecie ciemny materiał e, z ciemnym wzorem, starajcie się e, go wypłukać, sprać przed użyciem, bo nikt nie chce niespodzianki potem przy użytkowaniu. O tym, jakie mają wykończenia materiałów i jak to jest z farbowaniem materiałów, na tym polu też mam lekkie doświadczenie. Jeszcze pewnie będziemy też opowiadać, bo chyba lubię gadanie do tej kamery i do Was. Mam coraz mniejsze poczucie, że gadam do tego światełka tutaj. Jednak ta interakcja z Wami jest super. I chyba, chyba polubiłam to o, bycie w soboty z Wami. E, wrócimy sobie do tematów farbowania. E, materiały, które nie farbują, z reguły są droższe, ponieważ producent poświęcił swój czas i pieniądze na to, żeby je zdekatyzować. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Czy malowany jedwab można jakkolwiek wyczyścić, czy farba Ci zejdzie? Mm. Można go wyprać. Farbowany jedwa powinien być utrwalony. Ten barwniki w farbowanym ręcznym jedwabie powinny być utrwalone w specjalnym płukaniu. Możesz zrobić delikatną próbę. Absolutnie nie używaj żadnych środków takich bardzo intensywnych, piorących. Myślę, że powinno być ok. Ale myślę, że o pielęgnacji materiałów, o hidrakatyzacji i o tym, co dalej z tym wszystkim w kolejnych spotkaniach. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za spotkanie, za to, że byliście tak tłumnie i że wytrzymaliście ze mną godzinę. Zleciał błyskawicznie. Pa pa.